gości: pan Dariusz Kornalak, trener Floty Świnoujście, pan Krzysztof Pawlak. I proszę tradycyjnie na początek o krótkie podsumowanie. Dzień dobry wszystkim. Rzeczywiście krótkie. No cóż, przyjechaliśmy tutaj wygrać spotkanie, tak? I myślę, że gdzieś było to widać na placu gry. No niestety na takim terenie, jeżeli nie wykorzystuje się takiej sytuacji, jakiej my się stworzyliśmy, no to jeśli z tych postępowych sytuacji Przemysław Bytko i Daniela Mąki, to meczu się nie wygrywa. Tak więc wróciliśmy kolejne dwa punkty. Dziękuję bardzo. Dziękuję, co na to trener. My też bardzo chcieliśmy wygrać. Nie ukrywam, że kolejny mecz, gdzie chcemy się odbić. Nie chcemy remisować, nie chcemy przegrywać. Wypadałoby w końcu zainkasować 3 punkty. Okazało się, że chyba niektórych zawodników przerasta albo odpowiedzialność za branie wartości zespołu w swoje ręce, albo po prostu umiejętności zawodu. Nie pomagają zmiany. Widać, że graliśmy ambitnie, graliśmy bardzo ambitnie, ale samą ambicją się w kolejnym meczu nie wygra. I tak jest, że też mieliśmy jedną czy drugą sytuację, może jedną taką stuprocentową, której nie wykorzystał Ostarczyk, ale było parę takich sytuacji, gdzie przy normalnej dyspozycji zawodników musimy zawiązać tę akcję i bardziej zagrozić w ramce przeciwnika. Przykro, że kolejny raz remisujemy, ale po tych sytuacjach, które stworzyła Polonia, no to trzeba być zadowolonym z tego jednego punktu. Dziękuję. Proszę o zadawanie pytań. Nasze pytanie do trenera Pawlaka w takim razie ode mnie o Solomona Mawu, który wszedł w drugiej połowie. No i proszę o fachową ocenę gry takiego. Rozbieranie gry na czynniki pierwsze Salomona, no to nie może nastąpić tutaj. Ja mogę tylko powiedzieć, że wpuszczenie jego na boisko było wielką zagadką. Czy on podoła temu zadaniu? I pierwsza ocena jest taka, że na pewno nie zawiódł. Na pewno nie zawiódł, a porównując grę niektórych zawodników, nieporadność w danych momentach, jego nieszablonowość, do której się albo my musimy dopasować do jego gry, albo on musi dopasować się do gry taktycznej zespołu. Miał kilka strat, ale stworzył też kilka ciekawych sytuacji, łącznie z minięciem bramkarza, i gdyby miał komuś zagrać, to myślę, żeby dograł, że moglibyśmy bramkę zdobyć, ale generalnie warto na tego chłopaka patrzeć, bo jedno, czego mu nie brakuje, to na pewno serca, a im dłużej jest z nami, to tym bardziej przekonujemy do swoich umiejętności. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Chciałbym spytać pana trenera Pawlaka o jak myśli o meczu z Pogonią. Znaczy, w kontekście tego dzisiejszego spotkania, co chciałby zmienić, żeby te derby Pomorza wypadły na naszą korzyść. To bardzo trudny mecz, zdajemy sobie z tego sprawę. Wypada nam jeszcze Arifowicz, ale dochodzi Udarewicz. I to będą diametralnie różne mecze, bo nie my będziemy faworytem, tak jak nastupowano dzisiaj na faworyta. I praktycznie w każdym meczu, jak gramy w Świnoujściu, to jesteśmy faworytami i może z tym ciężarem nie umiemy sobie poradzić. I jedziemy do Pogoni sprawić, czy może inaczej, powalczyć tak, jak powalczyliśmy w sobotę w Gdyni. Mecz, można powiedzieć, o takim samym ciężarze gatunkowym dla drużyny i gospodarzy, ale jedziemy
w pełni optymizmu, że możemy zrobić tę niespodziankę.